Gabriela Kownacka zmarła w odizolowaniu. Aktorka nie chciała robić szumu. Gabriela Kownacka była jedną z najbardziej cenionych polskich aktorek. Największą popularność przyniosła jej rola Anny Kwiatkowskiej w kultowym serialu Rodzina Zastępcza. Jej życie obróciło się do góry nogami, gdy poznała diagnozę lekarzy. Gabriela Kownacka zyskała sławę dzięki Rodzinie Zastępczej. Chyba nikt nie ma wątpliwości, że Gabriela Kownacka była przed laty jedną z najbardziej rozpoznawalnych gwiazd w naszym kraju. Aktorka zasłynęła dzięki roli w filmie Trendowata oraz telenoweli Matki, Żony i Kochanki. Jednak największą sławę przyniosła jej rola Anny Kwiatkowskiej w kultowym serialu Rodzina Zastępcza. To właśnie wcielenie się w postać charyzmatycznej pani domu przyniosło jej uznanie i sympatię fanów. Gwiazda na każdym kroku była chwalona za swój talent oraz niesamowity profesjonalizm. Głos w tej sprawie zabrała nawet sama Maryla Rodowicz, która również miała okazję zadebiutować aktorsko w Rodzinie Zastępczej. Nawet grając razem przez kilka lat, zawsze czułam się onieśmielona. Pani Gabrysia cierpliwie znosiła moją nieudolność. Kropka miała klasę. Była piękna, wyznała Maryla Rodowicz podczas rozmowy z Super Expressem. Gabriela Kownacka zmagała się z ciężką chorobą. Niespodziewanie aktorka zniknęła z planu Rodziny Zastępczej, a telewidzowie na każdym kroku słyszeli doniesienia o tym, że Anka wyjechała w delegację lub inny wyjazd służbowy i już niedługo wróci do domu. Nikt nie chciał rezygnować z postaci rezolutnej pani domu, aby gwiazda mogła w każdej chwili powrócić do pracy na planie. W rzeczywistości okazało się, że Gabriela Kownacka zmagała się wtedy z poważnymi problemami ze zdrowiem. Gdy lekarze zdiagnozowali u niej nowotwór piersi, aktorka postanowiła wycofać się z życia publicznego i poddać chemio i radioterapii. Na krótko udało jej się pokonać raka, jednak po latach wrócił on ze zdwojoną siłą. Gabriela Kownacka przed śmiercią odizolowała się od ludzi. W 2009 roku doszło do nawrotu choroby i przerażającego przerzutu, tym razem nowotwór zaatakował mózg aktorki. Lekarze dawali jej bardzo niskie szanse, a sama Gabriela Kownacka podjęła decyzję o odizolowaniu się, nie tylko od polskiego show biznesu, ale też swoich znajomych. Do końca nie chciała, aby ludzie patrzyli, jak umiera. W chorobie odizolowała się psychicznie i fizycznie od wszystkich i wszystkiego. Kiedyś poszłyśmy na wernisaż i żartowała, że kiedy zauważy, że mężczyźni przestali oglądać się za nią na ulicy, to przestanie żyć. Kiedy przestała być piękną i atrakcyjną kobietą, nie chciała mieć z nikim kontaktu, przyznała jej koleżanka po fachu Laura Łącz. Przy gwieździe pozostał jedynie jej ukochany mąż, który do ostatnich chwil wspierał ją w walce z chorobą. Po śmierci aktorki to on zajął się ich synkiem Franciszkiem.